Rozpieszcza nas ten wrzesień i nie zamierza przestać, chociaż od wtorku zrobi się chłodniej i deszczowo, ale na krótko. Tymczasem sprawdźmy, co przyniosą najbliższe godziny. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegóły. Pogodę nad Polską kształtują dwa wyże, znad Rosji i Skandynawii. W ciągu kolejnej doby te dwa wyże połączą się i będą wolno odsuwać się w głąb Rosji. Od zachodu nasuwać się będzie rozległa Zatoka Niżowa, powstała z połączenia dwóch niżów z chłodnym frontem atmosferycznym, który jutro wieczorem dotrze do zachodniej granicy Polski. Z południa i z południowego zachodu napływać będzie do nas nadal bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie. Nadchodząca noc będzie pogodna ze słabym i umiarkowanym wiatrem. Na termometrach od 15 do maksymalnie 16-17 stopni. Gdańskie barometry wskazują 1018 hektopaskali i ciśnienie wolno spada. Poniedziałek zapowiada się pięknie, słonecznie, z kilkoma chmurami na niebie. Powieje do 30 km na godzinę. Temperatura nadal będzie letnia, od 22 do maksymalnie 27, a nawet 28 stopni. Ciśnienie nieco spadnie. Sprawdźmy prognozę dla Bałtyku. W nocy wiatr będzie zmieniał kierunek na wschodni, powieje do 6 stopni w skali Beauforta na otwartym akwenie. Jutro wiać będzie z południowego wschodu z podobną prędkością. Dziękuję za spotkanie. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.